Otwarcie Spodka w 1971 roku odbiło się szerokim echem w Polsce. Na otwarcie przyjechali wszyscy najważniejsi politycy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Były kwiaty, występy zespołu pieśni i tańca Śląsk i oczywiście przemówienia. W naszym radiowym archiwum zachowało się otwierające Spodek przemówienie generała Jerzego Ziętka. Kochani rodacy, do was kieruję te słowa. Do was, zgromadzonych w tej wspaniałej hali, wniesionej w sercu Katowic, opodal uskrzydlonego pomnika powstańców. W tej wielkiej, wspaniałej hali, świadczący o wybitnym kunszcie polskich architektów, inżynierów, techników i robotników, w istocie rzeczy spotkała się cała Polska. Kraj cały, wszyscy wraz z nami, tu obecnymi, przeżywali wzruszające, podniosłe chwile. Z jednego my bowiem dnia, jedna jest nasza matka ojczyzna, najjaśniejsza ludowa. Nikt pewnie nie jest w stanie dziś policzyć, ile osób odwiedziło Spodek. Szacowny jubilat przez pół wieku gościł najważniejszych światowych polityków. Gdy Fidel Castro przyjechał do Katowic, oczywiście zajrzał też do Spodka. Tak samo było w przypadku Czałczesku czy Breżniewa. W Spodku przemawiał także Lech Wałęsa, jeszcze zanim przeskoczył przez słynny płot. Witamy wszyscy pana Lecha Wałęsę, który w tej chwili wchodzi do nas. Jak zawsze, nieprzygotowany, bez karteczki, bez niczego, przyszłem, żeby parę słów powiedzieć. Proszę o wybaczenie, jestem tylko robotnikiem z 3-letnią szkołą zawodową, nic więcej nie posiadam. Jeszcze mam jedną taką uwagę, ja bardzo przepraszam, ale żebyśmy znów nie popełnili jakiegoś błędu. Proszę Państwa, taki ładnie mówiący cwaniaczek z Gdańska jak Lesio, bo takie cwaniaczki się już nam zdarzały. Dlatego też, proszę Państwa, naprawdę nie należy nikomu ufać. Nikomu nie należy wierzyć. To miejsce było zawsze swoistym magnesem. Spodek, szacowny jubilat, skończył w tym roku 50 lat. Tych miejsc związanych ze Spodkiem, jak się okazuje, w Katowicach jest całkiem sporo. My teraz znajdujemy się w Muzeum Historii Katowic, bo tutaj ślady Spodka także znajdziemy. Właśnie, znajdziemy te ślady Spodka, czy nie znajdziemy? No myślę, że wystarczy spojrzeć na ekran na wystawie stałej naszej z dziejów Katowic, żeby od razu zwrócić uwagę, prawda, że ten Spodek tutaj jest obecny. To jest tylko jedna z bardzo wielu fotografii, które mamy w swoich zbiorach, które są związane zarówno z budową Spodka, jak i z licznymi różnymi, różnego typu imprezami, które w tym gmachu się odbywały. Także Spodek jest w naszych zbiorach obecny od momentu swojego powstania, od momentu swojej budowy. Można powiedzieć, że jest udokumentowany w naszych zbiorach. Mamy też przedmioty trójwymiarowe, które w jakimś sensie są pamiątkami, są gadżetami, dzisiaj byśmy powiedzieli. Tutaj w gablocie jest popielniczka z lat 70. już z wizerunkiem Spodka, czyli widać, że Katowice już dość wcześnie jakby się tym Spodkiem chwaliły, tak? Jako miasto. To nie tylko pomysł dzisiejszy, że ten Spodek można odnaleźć na koszulkach, na kubkach, na filiżankach, na różnych pamiątkach z Katowic, ale to gdzieś tam już od samego początku było obecne. Gdy mówimy, że Spodek to symbol, nie możemy nie wspomnieć jeszcze o kosmicznych gościach, którzy zawitali właśnie do niego. Tu Katowice. Łączymy się z halą widowiskowo-sportową. Tu hala widowiskowo-sportowa w Katowicach. Za kilka minut rozpocznie się spotkanie społeczeństwa w województwie.
województwa katowickiego z kosmonautami. Za chwilę powitamy bohaterów kosmosu. Mirosława Hermaszewskiego i Piotra Klimuka, Zenona Jankowskiego i Władimira Szatałowa. Powitamy ich serdecznie, gorąco, po polsku. Wspólny polsko-radziecki eksperyment kosmiczny poświadcza też wysoką rangę nauki polskiej, jej ogromne możliwości, podkreśla jej zasadniczą rolę w społeczeństwie socjalistycznym, kształtowania coraz lepszych warunków życia i pracy. Tej funkcji propagandowej to być może już nie pełni, przynajmniej w takim sensie, prawda? Aczkolwiek nadal jest wykorzystywany na duże imprezy i też jest jakimś tam elementem, który w Katowicach funkcjonuje w takim sensie. No choćby kongres klimatyczny, teraz już w towarzystwie Centrum Kongresowego, no ale nadal Spodek jest miejscem wielkich wydarzeń i to są wydarzenia i kulturalne, i sportowe, ale też to są to wydarzenia społeczne, są to kongresy, targi, zjazdy. Zmieniły się okoliczności. Oczywiście nie są to już zjazdy partyjne czy wizyty oficjeli z zaprzyjaźnionych krajów, ale oczywiście nadal dygnitarze w Spodku bywają, bo przecież też Europejski Kongres Gospodarczy, prawda? To z kolei goście z Unii Europejskiej i z różnych innych przedstawiciele ważnych różnych organizacji tutaj nadal bywają. Każdy z nas ma jakieś wspomnienia związane ze Spodkiem. Czasami to pierwsza randka, a czasami wyjątkowy koncert. Jak w przypadku Grzegorza Płonki. Pierwszy raz, pamiętam, w Spodku byłem w połowie 70-tych lat. Był taki koncert Euro Rock, chyba się nazywał, i tam występowali między innymi zespół Living Blues, Skaldowie i Budka Suflera. I tam, pamiętam, to było wielkie dla mnie przeżycie, kontakt z muzyką, tłum ludzi i tak dalej. Coś pięknego. No, do Spodka mam duży sentyment, bo jak gdyby było to miejsce, gdzie podziały się pewne rzeczy, które miały wpływ później na moje dalsze działania, na moje życie, bo pamiętam, to było na jesień 2000 roku, była tam impreza Festiwal Dygacza i tam poznałem profesora Adolfa Dygacza, który jak gdyby zainspirował mnie do tego, żeby sięgać do jego zbiorów i pamiętam, wskazał mi taką pieśń Ciecze woda bez ligota. Po 11 latach, w 2011 roku nagraliśmy ten utwór jako Ligocianie. Także no, tu w Radio Katowice był promowany wtedy, także było to takie miejsce, no, z tego powodu niezwykle ważne dla mojej działalności artystycznej. No, ja zgodzę się, na pewno jest to symbol Katowic, jeden z symboli Katowic. No, ja mam duży do niego sentyment, bo tam byłem wielokrotnie na różnych koncertach. Z największą estymą wspominam koncert Jimmy Page'a i Roberta Planta. Koncert był chyba 1998 rok. No, tłumy to chyba nawet rekord liczby widzów wtedy padł, a ten koncert też miał taki wpływ na mnie, no bo Led Zeppelin, ja jestem fanem tego zespołu, no a poza tym panowie w 1994 roku, czyli Page i Plant, nagrali płytę No Quarter, z którą świetnie powiązali tam brzmienia afrykańskie, z Maroka konkretnie. Także to też miało taki wpływ na moje kształtowanie się właśnie tej wizji artystycznej, żeby wykorzystywać muzykę świata, muzykę tradycyjną i opracowywać ją na różne sposoby. Nasze Katowice, miasteczko kultury.